Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia, ja zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, ostatnio na tym kanale gościem był Artur. Tak jak widzieliście, jeżeli oglądaliście film, zaprezentował trzy takie minimalistyczne jakieś inspiracje dla Was, inspiracje na stroiki, inspiracje na wianki. No i tam padło kilka komentarzy pod tym filmem. Przede wszystkim ja ze swojej strony bardzo dziękuję za tyle pozytywnych tam komentarzy. Mnie się bardzo podobają jego prace, natomiast padło też kilka takich komentarzy, że rzeczywiście on wykonuje takie prace bardziej minimalistyczne, ja zdecydowanie bardziej na bogato. No i tak rzeczywiście jest, ja jestem pełna podziwu, że po prostu mój mąż potrafi wykonać coś w zasadzie często bardzo z niczego. Nawet jak montowałam ten film, to się troszeczkę śmiałam, patrząc na to, jak on to wykonuje, ze względu na fakt, że jakoś tak marzy gdzieś coś przyłoży i to już pasuje i nie trzeba za wiele kombinować. W przeciwieństwie do mnie, ja jestem tutaj tak jak widzicie opakowana w mnóstwo dzisiaj materiałów w stylistyce glamour. Jeżeli patrzyliście na ikonkę, a zapewne patrzyliście zanim weszliście na ten film, to moi drodzy widzieliście już, że dzisiaj jest dekoracja w stylu zdecydowanie glamour, zdecydowanie na bogato, ze względu na fakt, że taka specyfika też tych świąt. Może nam się podobać minimalizm oczywiście, możemy ten minimalizm stosować, możemy stosować naturalne elementy i tak jest w wielu, wielu przypadkach, ale również w wielu przypadkach jest zdecydowanie na bogato, jest glamour, błyszczy się, świeci się, także ja dzisiaj do tej stylistyki chciałabym jakoś zaprezentować Wam jakąś inspirację. Ta wielka, nie wiem w zasadzie jak to nazwać, powiem Wam szczerze, patera, można by było ją nazwać, ale to jest taka, wiecie, bardziej patera dekoracyjna. Patera nam się kojarzy z tym, że na paterze układamy, nie wiem, ciasta, tort stawiamy na paterze, no różne tam rzeczy bardziej spożywcze, natomiast to jest zdecydowanie patera dekoracyjna. To jest bardzo fajne naczynie do takich aranżacji różnych dekoracyjnych, do aranżacji w stylu, powiedzmy takim, taka szybka tylko tutaj, bo nawet nie zamierzałam tego pokazywać, ale teraz przyszło mi do głowy, załóżmy, ustawiamy coś, rozumiecie, czyli ustawiamy pewne elementy, przykładowo choinki różnej wielkości, reniferki, czy jakieś bałwanki, jakieś inne tam skrzaty, światełka, możecie tutaj gdzieś tam, powiedzmy, coś zielonego i już mamy fajną dekorację na taki, tego typu po rzeczach, tacach różnego rodzaju, moi drodzy, takich bardziej zdobnych podstawach możemy wykonywać sobie różne banalnie proste dekoracje, które, tak jak wspomniałam, to są aranżacje, to nie są strojki, które możemy sobie aranżować w dowolny sposób, przestawiać, przekładać, nawet codziennie kilkakrotnie, ewentualnie zmieniać, jeżeli ktoś ma takie życzenie, ustawienie tych elementów. Natomiast ja dzisiaj chciałabym tą paterę i to chcę tutaj podkreślić bardzo mocno, że ja ją nabyłam w celu wykonywania właśnie tutaj między innymi aranżacji i jakiejś inspiracji typu stroik, tak jak to dzisiaj będzie miało miejsce, bo ja tego typu rzeczy w domu do tej pory nie stosowałam, bo wiecie, zapewne, że mój stosunek do złota jest taki, powiedziałabym, raczej chłodny, jeżeli chodzi o moje takie osobiste podejście, natomiast zdecydowanie w okresie świątecznym to złoto jednak w większości się przewija, dominuje zdecydowanie nad srebrem, w związku z tym właśnie dzisiaj będzie taka moja propozycja też dla Was ze złotem. Nie znaczy to, że w okresie świątecznym ja złota nie uznaję, że w ogóle ja złota nie uznaję. Oczywiście, że uznaję, oczywiście, że uważam, że w wielu, wielu przypadkach zdecydowanie lepiej się sprawdza niż srebro. Więc mili Państwo, ta, chyba powiedziałam to lub zamierzałam powiedzieć, żebyście się nie przerażali wielkością tej patery, ze względu na fakt, że no nie ma się co przerażać. Chcę po prostu zaprezentować Wam dzisiaj inspirację, którą oczywiście możecie przełożyć sobie na format zdecydowanie, oj, zdecydowanie na format mniejszy. Natomiast dzisiaj będzie u mnie na bogato w ilość zastosowanych materiałów, w ilość asortymentu, w wielkość kompozycji będzie u mnie dzisiaj po prostu w dobrostan. Mili Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie, osoby, które lubią glamour, osoby, które niekoniecznie za nim przypadają, być może akurat się zainspirujecie, być może się przekonacie, być może coś do Was przemówi, może tutaj jakaś wskazówka ewentualnie gdzieś tam się Wam ukaże, która przyda się Wam w ułożeniu sobie kompozycji świątecznych, takich jakie Wy byście sobie życzyli, niekoniecznie takich jak ta moja dzisiejsza. Tak czy inaczej zapraszam Was bardzo serdecznie do stołu, ponieważ to będzie kompozycja duża, nie jestem Wam w stanie jej pokazać z góry, ze względu na fakt, że po prostu nie byłoby to absolutnie praktyczne dla Was. Ja, mili Państwo, taka tylko jedna informacja na początek już. Ja w przeciwieństwie do mojego męża dużo mówię, ale staram się też dzięki temu Wam jakieś wskazówki przekazać.
Więc tak, ja dzisiaj będę zdecydowanie pracowała na elementach dekoracyjnych sztucznych, ale na podkładzie żywym. Mam kilka gatunków stroiszu, nie będę w tej chwili wspominała jakie, ponieważ nie wiem, z których skorzystam. Natomiast chcę na środku umocować świecę. To jest obowiązkowy element tego stroika, po prostu chcę wykonać duży stroik ze świecami. I teraz, drodzy Państwo, tutaj jak wykonać stroik ze świecami, żeby do tego wszystkiego jeszcze pięknie wkomponować stroisz żywy, więc automatycznie musimy go zabezpieczyć w to, żeby mógł czerpać wodę. Ja na samym środku postawię, po prostu ustawię kostkę z gąbki suchej, czyli z gąbki przeznaczonej do roślin sztucznych, dodatków sztucznych do roślin, moi drodzy, suchych, więc na gąbce sztucznej bardzo dobrze mi się zamocuje szpice do świec, ze względu na to, że w gąbkę mokrą one po prostu by weszły jak w masło, zwłaszcza, że tutaj mamy zdecydowanie cięższe świece, a ja chcę, żeby je troszeczkę wywindować do góry, żeby były na wysokości mniej więcej tego rantu. Natomiast bo sam stroik będzie po prostu duży, obfity i też nie chcę, żeby dekoracje przysłoniły świece. Więc po środku będzie kostka suchej gąbki, wokół natomiast ułożę gąbkę mokrą, nasączoną wodą i ta gąbka będzie w celu takim, żeby właśnie roślinność żywa mogła tą wodę czerpać. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, czym ja to będę, moi drodzy, bo będziecie widzieli to, natomiast czym ja to będę, słuchajcie, mocowała. To jest taka taśma florystyczna, zwana kotwicą. To jest według mnie oczywiście, taka taśma mogłaby się znaleźć w każdym domu, bo po prostu ona ma takie, ona jest tak mocna w swoim działaniu, że naprawdę mogłaby w wielu przypadkach nas tam gdzieś wyratować z jakiejś opresji. Natomiast słuchajcie, taką kotwicą przykleja się po prostu gąbki, między innymi mocuje się właśnie zwłaszcza do naczyń, w których powiedzmy nie mamy możliwości ich inaczej przykleić. Ja gąbki mokre nie będę na pewno kleiła do tego naczynia, równie jak gąbki, słuchaj, też nie będę jej kleiła, dlatego że szkoda jest mi po prostu tej patery. I słuchajcie, i w ten sposób po prostu tutaj, dlatego że to i tak będzie zasłonięte, przyklejamy sobie, moi drodzy, tutaj właśnie tą kotwicą gąbki do naczynia. Po prostu zabezpieczamy, żeby one się na boki gdzieś tam nam nie przesuwały, żeby się nam trzymały. W związku z tym, mili Państwo, to jest właśnie kotwica. Ja już kiedyś się prezentowałam. Zaprezentowałam Wam dzisiaj osobom, które ewentualnie nie miały jeszcze z nią do czynienia, jakiś nowy, ewentualnie tam powiedzmy, nowe narzędzie florystyczne. Właśnie tak zwana kotwica. Także dla osób zainteresowanych zapamiętajcie, w ten sposób będę mocno i to będę spinała w jedną jakby całość. I teraz już ostatecznie, symbolicznie Was zapraszam do mojego stołu, gdzie będziemy sobie wspólnie wykonywali tą dzisiejszą inspirację. Zapraszam.
Drodzy Państwo, prawdopodobnie niewiele mnie widać za tego strojka, ale taki też był zamierzony cel, to znaczy miał to być strojek duży. Ja powiedziałam, że to będzie strojek w typie glamour. Aczkolwiek w trakcie zmieniłam nieco zdanie, ponieważ tak spodobało mi się to połączenie tego koloru ecru, bo to jest typowe ecru, przepiękna, naprawdę przepiękna. I tutaj nie mówię dlatego, że to jakaś forma reklamy. Po prostu ta róża jest po prostu genialna. To jest zimowa róża. W odcieniu zastosowałam ją kremowym, bo wiem, że jest bardziej uniwersalny ten kolor, aczkolwiek ta róża jest tak samo piękna w kolorze na przykład różowym, mimo tego, że nie jestem taką mega wielbicielką, wiecie, koloru różowego, to mimo wszystko różowa, szara, wszystkie się prezentują po prostu te róże genialnie do tego typu strojków właśnie zimowych, właśnie świątecznych, więc ja zastosowałam tutaj ecru róże, ecru bombki, bombki bardziej błyszczące, lakierowane i bombki matowe, moi drodzy, i ecru świece. Zieleń, jaką zastosowałam, widzicie sami. Wyjątkowo dzisiaj nie będę wiele komentowała tego strojka ze względu na fakt, że no po prostu, no taki mój, że tak powiem, eksperyment. Troszeczkę jeszcze odwrócę Wam go tutaj wokół, dlatego że ja zawsze dosyć dużo mówię na początku filmu, potem z kolei mówię jeszcze na końcu filmu, dlatego jeżeli Państwo ewentualnie oglądacie ten kanał, jest mi bardzo, bardzo miło. To jest dość ciężkie, dlatego że tak jak mówiłam na początku, widzieliście, jest dostosowana zarówno gąbka sucha, jak i mokra. I tej mokrej jest zdecydowanie też więcej, więc nasączona wodą naprawdę waży. Słuchajcie, przepraszam, słuchajcie, mili Państwo. Tak jak już powiedziałam, to taki mój eksperyment dzisiaj, że nie będę komentowała tego strojka, nie będę omawiała co, dlaczego, jak. Czekam po prostu na Wasze zdanie pod tym filmem na temat tego strojka. Czekam też na Waszą ocenę, ponieważ tutaj zastosowałam pewne rzeczy, których pewnie bym nie zastosowała, jakby przemieszanie powiedzmy zieleni, odcieni i tak dalej, poszło tak jak poszło, dlatego że jeżeli chodzi o ten strojk, to tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, tak jak zawsze mówię, że strojk zaspokaja moje potrzeby estetyczne, te rzeczy, które wykonuję, jakieś dekoracje, które Wam tutaj prezentuję, inspiracje, o tym strojku mogę nieskromnie powiedzieć, że mnie się on naprawdę podoba. Dużym jego atutem zdecydowanie jest to, że jest na bazie całej, jakby całej bazie zielonej. W związku z tym, dlatego zmieniłam koncepcję, że nie będzie to taki stricte glamour strojk, do którego będą zastosowane gałązki jeszcze błyszczące. Dodatki tutaj gdzieś mam jeszcze bardziej błyszczące, brokacone, taki wiecie, taki mega typowy glamour, ponieważ wielkość jego tutaj, taka, powiedzmy taki monumentalizm, który zdecydowanie tutaj widać i ta tonacja kolorystyczna nie w 100% przypadły do gustu. Ciekawa jestem jak Wam. Drodzy Państwo, także bez zbędnego omawiania dzisiaj, a zdecydowałam w zasadzie o tej jakby nowej formule podczas wykonywania tego strojka, bo na początku mówiłam, że będę omawiać. Moi drodzy, w trakcie jego wykonywania o tym zdecydowałam, w związku z tym pozostaje mi tylko życzyć Państwu wspaniałego dnia, życzyć Państwu tradycyjnie już nieustającej weny twórczej. Twórzcie Państwo, twórzcie, dlatego że jak będziecie tworzyli, to będziecie mieli z tego na pewno mega satysfakcję. Jeżeli takie rzeczy lubicie, próbujcie, nie krępujcie się i nie oceniajcie się przez pryzmat kogoś. Róbcie to, co Wam się podoba, to, co ma stanąć w Waszych domach, w Waszym otoczeniu. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobają któreś z produktów, które wykorzystuję do wykonania strojków, bardzo serdecznie zapraszam Was jeszcze do naszego sklepu Par Passion, bo jeszcze jako taki czas na zakupy jest. Linki do róż, które wykorzystałam, w opisie pod filmem i do naszego sklepu. No i cóż, tak jak już powiedziałam, pozostaje mi życzyć Państwu pięknego dnia lub dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Mam nadzieję do następnego, moi drodzy, miłego zobaczenia niebawem. Mam nadzieję również ogromną na to, że uda mi się na piątek, jeżeli nie to maksymalnie na niedzielę, zaprosić Państwa na film, który już obiecywałam wiele razy, dekoracje stołów świątecznych. I tak powiedzmy sobie, dlatego że obiecywałam, a z różnych względów nie byłam w stanie się wywiązać, trzy dekoracje świąteczne stołów, czyli tak jakby trzy wersje udekorowania stołu świątecznego, które chciałabym Wam zaprezentować w kolejnym filmie. Mili Państwo, ponieważ nie jestem w stanie w 100% obiecać, kiedy będę tutaj na tym kanale ponownie, w związku z tym, jeżeli ewentualnie macie życzenie, zaglądajcie czasami. Ja po prostu taką zapowiedź filmu będę robiła w społeczności, więc tam będzie informacja, czy na drugi dzień film będzie lub czy go nie będzie. Mam nadzieję, że na tym kanale zagościcie.
części jeszcze artów w tym roku. Mam nadzieję, że będę w stanie spełnić jeszcze kilka tutaj, jakby, że tak powiem, uczynić kilka kompozycji, które gdzieś tam są w mojej głowie, które chciałabym Wam pokazać. Mam taką nadzieję, po prostu. Wiecie, jak to się mówi o nadziei, ale jednak myślę, że jakoś tam tutaj jeszcze zaistnieje troszeczkę na tym kanale w tym roku przed świętami. Mili Państwo, mnóstwo zdrowia, dobrego nastroju, dobrego humoru, moi drodzy, refleksyjnego okresu adwentowego i przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!